superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Cześć wam, dzisiaj wizualnie to jest Superhero Wtorek, czyli Marvel Heroes 2015. Ja w sumie nie dałem nawet hafra, już się przyzwyczaiłem na poprzednim nagraniu. Fajne sformułowanie, jak się widzi superbohaterów. Kostiumy idą, tak, kostiumy idą. Z tym, że ja nie mam żadnego kostiumu. O, jak go połamało. Dajmy minimalnie ciszej tą grę. Audio. Trochę lepiej jest, szału nie ma. Okej, okay, co my tu mamy? My tu szukamy misji. Prawdopodobnie jesteśmy na tym. Piercing the Hood. First will question might gain the construction site. Jeżeli to jest to. Przynajmniej mam nadzieję. Wszystko spoko, z tym, że widzę, mam jakieś problemy z nagrywaniem. Co chwilę gra mi wywala synchron i przestaje się nagrywać, więc. Marvel wybitnie nie chce być promowany na YouTubach. Nie wiem dlaczego. Poradzimy sobie z tym. Nie wiem, o co chodzi, ale klimat mafiozów jest mega, mega popularny w światach superbohaterów. Chociaż tak naprawdę nie powinny mieć większego połączenia, chociażby Kingpin w Daredevilu. Zresztą nie tylko w Daredevilu, to ogólnie Marvelowskim ten kryminał. Tutaj jest ich pełno, właśnie widzicie. W poprzednim nagraniu. Przed chwilą nagrywałem Champions Online, które powinno pójść tego samego dnia, też dzisiaj, troszkę wcześniej. I... Nie jest prowadzi, jest tutaj mapa. Tu jest taka żółta kropka. Mam wrażenie, że gdzieś mnie to prowadzi, nie wiem bardziej. A, tu jest to miejsce, dobra. I w Champions Online też klepałem się z mafiozami dzisiaj, więc nie wiem o co chodzi. Na pierwszy rzut oka nie powinien to być jakiś wybitnie związany klimatem element pomiędzy superbohaterami a mafią. No ale dobra. Smooth criminals all the way. Taskmaster. Do Avengersów, tak, waypoint, Taskmaster. Okej, okay, będzie jakaś walka z bossem. Ja bym się nie obraził, jakby mi sypnęło troszkę Eternity Splinterami, bo dzisiaj mi jeszcze nie dropnęło, a że nie grałem między nagraniami, to mi nie dropnęło. Dobra, nie grałem między nagraniami. Grałem te parę minut, żeby... Fajnie zorganizowane, można się poczuć super, super. Jest armia tych maksymalów. Dzięki, Colossus! Dupek. Zamiast pójść podejść, to nie. Pobiegnę szybciej na bossa. Kaczan głupi. Tak, wszyscy wiemy, że Colossus jest cienki. Metalowa morda. Jest quest w tym kierunku. Będzie tu przejście. Zobaczmy, bo będziemy musieli cofnąć. Ekstra są ci mafiozi biegający z kijami baseballowymi czy z jakimiś pałkami. No serio, chłopaki. Porządna mafia i nie stać was na broń palną.
obrywacie od gościa w obcisłym dzianku fioletowo, w takim różowawym dzianku z łukiem. Serio? Już pomyka w stronę bossa. Jest to spłatka. Dawać go, Czy on nie chce mi przeszkadzać? Ten MMO jest tak jak w większości, że jak jeden klepie, to drugi mu nie przeszkadza. Zwyczaiłem się od tego, szczerze powiedziawszy. Wow! Przycięło mi wszystko z mózgiem włącznie. Did you even have a plan? I pokonaliśmy tak mastera. No nie było tak ciężko. I wracamy na górę! Kurczę, życie superbohatera to jest od wejścia do magazynu do wejścia do kanałów, od wejścia do kanałów do wejścia do magazynu. Tam u góry coś jest. Dobra, lecimy. Ola, wszystko po drodze. Tak, była skrzynia, która wygląda jak prawdziwa skrzynia, którą otworzyłem, bo nie zauważyłem, że Marvel mi wywaliła synchron. Nie muszę pogrzebać coś na ten temat, bo takie nagrywanie mija się z celem. I nie wiem, czy ta gra jest paprana, czy ja mam coś ze sterownikami nie tak, czy ona się wybitnie nie lubi z tym programem, którym teraz nagrywam, bo nagrywam Razer Cortexem. Bo żaden inny program na tym kompie nie chce działać, nie wiem dlaczego. Poinstalowałem sterowniki, poinstalowałem tutaj na tym komputerze wszystkie rzeczy potrzebne do nagrywania. Począwszy od mojego frapsa przez... Średnio lubię ten program, ale czasem się przydaje, jakoś tam jest łapanka. Ogólnie tych programów jest kilka, trzeba było skoczyć z kasy, no ale dobra. Ale Cortex jest akurat darmowy. I tak jeden z lepszych programów to jest ten program, jakby ktoś chciał nagrywać. Ten program, który dają w sterownikach do NVIDII. Oczywiście ja jako antyfan NVIDII, jak to mówię, to znaczy, że to albo coś ze mną jest nie tak, albo program musi być naprawdę dobry. Ale korzystałem z niego przez bardzo krótką chwilę. Na kompie znajomego, który ma grafę NVIDII i nie miałem z tym żadnych problemów, to raz, ale to tak długo korzystałem, że rzeczywiście dużo problemów mogłem mieć. Druga sprawa, że wszyscy, których znam, którzy mają dostęp do tego czegoś, mówią, że to coś jest super. Że nie korzystają z niczego innego, odkąd kupili kartę NVIDII, dostali to raczej do sterownika. Coś w tym jest. Bardzo prawdopodobnie to coś w tym jest. Nie mogę tam dotrzeć, nie mogę tam dotrzeć. Coś myślałem, bo nie czytało, bo coś czytało. Przyznam, że Marvel dzisiaj nie robi dobrego wrażenia na odbiorcy prawdopodobnie. Przycina się, zacina się. Biec. Jest jeden statek, na który wejść nie możemy. Nie można popływać, nie można się pobawić w papaja. Chyba taka była muzyczka. Papaj the Sailor Man. Niestety nie. Wieki nie widziałem papaja. Tutaj nic. Tu na pewno robię. A nie, tu jest skrzynka. Ta skrzynka, która przed chwilą na instancji nam się nie nagrała, bo się wywalił sterownik. Sterownik. Program do nagrywania. Czy program do nagrywania twierdzi, że to gra coś świruje, ale ja nie czuję, żeby gra świrowała. A nawet jakby świrowała, to nie jest powód, żeby wywalać. Można nagrywać razem ze świrowaniem, nie? Byłoby było. Dobra, porozwalamy ten, żeby koty, które tu się wahają, miały co jeść i nie musiały kombinować. Mrożone ryby wszędzie. Koty, wyżerka.
Szliśmy, dobra, zobaczmy. Gdzie mamy kolejną misję? Ja tu sobie gadam, a mi wywala cały czas nagrywanie. Michuchu! Nie rozumiem, dobra. Polecimy tą misję i zakończymy z tym, a ja spróbuję przed następnym odcinkiem wymyślić, w jaki sposób ominąć ten hałowaty, tragiczny stosunek tego programu do mojej chęci nagrywania. Aha, tam weźcie. Daredevil, nie lubię tego superbohatera, jak Daredevil nie podchodzi. Chociaż jak zobaczyłem ostatnio kostium czarnego Daredevila do serialu, stwierdziłem, że to może być coś ciekawego. No a poza tym moje antynastawienie jest związane z kiepskim Daredevilem filmowym, w którym grał Ben Affleck, który teraz skądinąd gra Supermana, Batmana, bo tak kiepsko zagrał tego. Tak kiepsko zagrał Daredevila, że ktoś stwierdził, że fajnie by było, jakby jeszcze zepsuł Batmana. I wbijamy. Fajnie są te informacje, takie drobne, które wrzucają podczas loadingów, że na przykład przez krótki czas Hawkeye walczył ze zbrodnią używając miecza i tam dalej nie doczytałem, bo się skończyło. Hand Ninja? Serio, Hand Ninja? A będzie tutaj Foot Clan? Nabijałem się w poprzednim nagraniu z ninży, które tak przypominały właśnie klan stopy z pewniczych Jubi Ninja. Aaa, coś mi machnął. Prawdopodobnie za bardzo się rzucam z kotami podczas zabawy. Dobra, nie ma co tu się bawić. Trzeba iść. Fajnie by było, jakby w momencie, kiedy wrogowie są blisko, tym łukiem tak napierdzielał. Czy to jest panie? Zobaczcie, czy to jest jakiś boss. Congratulate me at once. Dalej się nagrywa. To jest zdumiewające. Nie wywaliło aż tak szybko, dobra. Ktoś jest w tamtą stronę. W tamtą stronę to znaczy gdzie? Just give me to the cops already. Tu trochę. That is oddly satisfying. I need a breather. Why, yes, that was nice shooting. What are you doing here? Wszyscy padli, to super. To jest to, to jest coś w kostiumie czarnej pantery. Zobaczmy. Przebrany za czarną panterę. Co to szło? Znaczy to się zginął! O, proszę. Ściala. Czyta, idzie ze mną. Chodź na bossa, no. Surprise!
Give me a minute here. Surprise! Fajne są to jest. To jest skill, to był. Well, that sucked. Ta-da! Please tell me someone caught that on camera. Udało się, udało się. Wieża Avengersów? Serio? Nie. Wydaje mi się. Coś możemy skoczyć do wieży Avengersów. Ja wam dziękuję za uwagę. To by było na tyle w tym odcinku. Hej! Te przerwy w nagrywaniu mnie zabiją.